Patrząc na siebie, stwierdzam, że bez sensu jest w ogóle wstać w moim przypadku, czy po co. Ale później sobie uświadamiam też, że też są ludzie, którzy mnie kochają i że jeżeli nie dla mnie, to też dla nich muszę wstać i walczyć tak naprawdę. Na początku po wypadku to starałam się unikać ludzi, żeby na mnie nie patrzyli, żebym mogła sama się przyzwyczaić do siebie, więc ja nie pokazywałam się w publicznych miejscach, jeszcze do teraz się nie pokazuję, bo zdaje mi się, że wszyscy na mnie patrzą, że oto ta, co nie ma rąk. Nie ma takiego dnia, żebym ja nie kładła się spać i nie wyobrażała sobie tego, że ręce mi wyrastają, że znowu jestem tą starą Kasią i codziennie tak naprawdę jak się kładę, to kładę się z taką wizją wypadku, z tego... Z tego, że tak naprawdę, że już nigdy nie będę sobą. Wiem, że ludzie komentując moje zachowanie mają rację i tak naprawdę może nie należy mi się to. Ale teraz wiem, że inaczej sobie nie poradzę, że już tak pół roku i gdyby miało być tak cały czas, to nie wiem, czy będę miała ochotę wstać z łóżka i żyć, po prostu żyć. Jak założyła, okay. Tak ruszyła z miejsca i bardzo jej się podobało. Była poddenerwowana, ale była też szczęśliwa. Inna perspektywa patrzenia, po czym mogłyśmy sobie normalnie spojrzeć. Byłam w takiej euforii, że po prostu musiałam się komuś tym pochwalić. Podeszłam do jakiegoś człowieka, który zupełnie nie wiedział, o co chodzi. Zaczęłam się chwalić mu moją protezą. On spojrzał na mnie jak na nienormalną, ale to było super, że się odważyłam, bo ja w ogóle jestem osobą nieśmiałą, ale jak mu powiedziałam, to poczułam się taka spełniona. Co mu powiedziałaś? Zobaczy pan, jaką ja mam nogę, że na pewno musi się panu podobać to, bo ja jestem teraz szczęśliwa. Naprawdę coś takiego w ogóle nie pamiętam, bo to był taki stan, ja byłam taka nakręcona i wiesz, to, nie wiem, czy w ogóle jesteś w stanie sobie coś takiego wyobrazić, bo ja tylko coś takiego widziałam na filmie. Założyłam ją i poczułam, że jest moja noga i pokochałam ją od razu tak naprawdę. Nie, no naprawdę to jest moje ulubione zajęcie teraz, chodzenie. Jak widzisz swoją przyszłość? Właśnie chciałabym zapomnieć o tym wypadku i żyć zupełnie normalnie. Żyć tak jak inni, cieszyć się z życia i móc robić wszystko wokół siebie i pomagać ludziom. Być też przydatna do czegoś. Bo teraz tak naprawdę nie mogę...